No nic. Trzeba zagrać lepiej. Nie zagrałem dobrze takiej poprzedniej gierki. To na pewno. Czemu się nie ładujesz w telefonie? Okej, teraz się ładuje. Naprawdę muszę się ogolić, mnie denerwuje ta broda. Dokładnie taki sam początek jak w poprzedniej grze. Wybraliśmy łezkę, dostajemy pasek. To są najbardziej grywalne trzy postacie tutaj. Jaka ranga w tej chwili Grandmaster? Identyczny początek jak w poprzedniej grze. Identyczny. Widzicie to? No, co tu biega w ogóle? No, ale może tym razem jakieś upgrade'y byśmy dostali, co? To byłoby już w ogóle super. No, zero golda dostaliśmy znowu. Jest identyczny początek jak w poprzedniej grze. To jest najgorsze, co może być. 4 itemy, 0 golda. I 0 upgrade'ów. To jest wręcz niesamowite. Jest wręcz niesamowite. Jakbyśmy dostali Talię, byłoby super. Talia byłoby byłaby najlepszym pikiem, no bo dostajemy wtedy synergię od Kiany. Dlatego trzymam tą Kianę. Kuźwa jest. No dobra, to teraz nie ma sensu. Czekajcie, ile mam golda? 4. 6, 8, 9, 10. Ale Nautilus jest. No, ale trzeba tak zrobić. Trzeba? Trzeba, nie trzeba, bo tak naprawdę w następnym levelu będę dokładał maga. Więc sam w sumie nie wiem. Z tym. Zostawimy tak jak jest. Ten Nautilus będzie przydatny na nas na 5 levelu. Więc zostawimy tak jak jest. Kosztowało mnie to złoto, no ale trudno.
Ciekawe, że on zbudował... Co? Naprawdę zbudował Urmoga? On nie mógł dostać pełnego przedmiotu już. Ciekawe to jest. Ile wyłapię? Nie wiem, teraz pewnie z 36 max. Rekord miałem 42. Łezkę i armor mamy. Znowu tracimy golda na tym, ale mi się to nie podoba w ogóle! Skaruzeli miał go z pasem? No, owszem, miał, tylko po prostu jest tak, że ma... Nie wiem, no koleś forsuje Ludeny na tym, na kogu. Nie wiem, sam nie jestem tego fanem, bo miał morale już do zbudowania. Ale jego sprawa. GA też by było opcją, ale w tej chwili wolę postawić na power level. Kurde, by się przydała ta na srebrny poziom, naprawdę. Najgorzej jak pancerz trafi Wladimir. Bo on się wtedy w ogóle nie wyleczy po swoim ulcie. Tak naprawdę niewiele mu to daje. Okej, okay, Kiana skit. Troszkę nadrobiliśmy kasy. Niedużo, ale troszkę nadrobiliśmy. Seraf nie byłby lepszy, ale Seraf nie do wszystkich postaci pasuje. Moim zdaniem. A Shardzin pasuje do wszystkich. Ten problem jest taki, że ten armor mógł być lepszy jako GA, więc tu nie jestem pewien. Zobaczymy. Po prostu wiem, że będę chciał grać tą Kianą. Praktycznie pewnie przez całą grę. Więc jeśli będę transferował itemy z Syndry, to ten Shorin wleci na Kianę. A, tutaj brakuje tego jednego golda. Yikes. 20 punktów i koło? No to już niedużo. Drugi Nautilus jest Kia... Talia, to też spoko. Teraz tu zmienimy sobie na... dwóch Naut... A nie możemy, bo to jest armor dodatkowy. A levelować też tak średnio. No dobra, to robimy tak. Kurde, mam nadzieję, że wygramy to. Mamy Morello, więc powinniśmy chyba wygrać, co? Kolejna łezka. Jasny gwint. Trzy ataki potrzebuje.
Poczekaj, no i na chwilkę muszę tutaj zastanowić, co ja muszę zrobić. Korniczku. Taki damage w ogóle poszedł. Szpatulka na wilkę będzie. To by było ideolo. Mało prawdopodobne. Bez upgrade'u tutaj żadnego. Nie wiem, czy nie zrobić tego loketa tutaj. Powiem wam szczerze. Na poison byłby spoko w late game'ie. Tak naprawdę. Jak będzie tam komuś suba? Jaki miły człowiek. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak mi tutaj klon Woodlandów załatwił Kianę. Nie mogę się ruszyć, bo wjechało na moją część planszy i zamiast skoczyć, to została w walce tutaj. To była lekka lipa, wam powiem. Niestety musimy odrabiać straty ze straty HP. Sorry, z braku golda z początku gry, więc nie mogę levelować, muszę być na tym piątym levelu, gdzie wszyscy inni już są na szóstym. Jedziemy, koło! Klap, 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 klap. Czekaj, bo patrzyłem na swoją walkę, sorry. Jak mi zbili tutaj moich... No, nieważne. Okej, jedziemy! Jedziemy! Dobrze kamera widzi? Tak, chyba lepiej. Uwaga! Szesnaście! Gratulacje! Co to jest 16? Czekaj. Gifted sub! Ja muszę rozdzielę zrobić. Gratulacje. Gifted subik będzie. Gifted subik od Kornika. Kornik, czy chcesz komuś dać specyficznie? Czy mam rolować? Co tam wolisz? Losowo? Dobrze. Dobra, to syndrom ma zestaw startowy małego piromana. To losujemy. Kto tu dostanie subika? Uwaga, uwaga. Badylos dostał. Siema. Witamy w rodzinie, Badylos. Mamy taką tradycję świecką, Badylos. Za każdym razem, jak ktoś nowy jest subskrybentem, to prosimy, żeby się przedstawił. Jeśli miałbyś ochotę powiedzieć coś na temat samego siebie, to byłoby super. Jak nie ma, jak jest? Nad nami. Predatorzy. O Jezu, ten ma Singe. To już dwóch Singe'ów ma wad.
Co to się dzieje w ogóle w tej grze? Wytłumaczcie mi to. Czemu ludzie mają takie jednostki? O co biega w ogóle? lat, biedny student biologii sądowej? Biologii sądowej? Ciekawe. Naprawdę ciekawe. Ajajaj, ale błysko było. Jeszcze jeden wybuch i by było ok. Dobra, teraz musimy być naprawdę mocni na tym 7 levelu, bo inaczej będzie dramat. Kuźwa mać, nie wierzę. Co tu się dzieje w ogóle? Tego mundu będzie kosztować 4 golda, choć w sumie dobra, hit z tym. Dobry wieczór, Fischer, chcę słuchać. Co ja mam zrobić z tym Serafem tutaj? Nakijanie jest w miarę okej. Okay. W sumie jest... Spellcrit Singe byłby lepszy. Problem tylko z Kianą jest taki, że ona wskakuje na gościa. No, no dobra, damy na razie, zobaczymy. Zrobimy tak. Dwa Singe to jest dwa zmorelowa. No niestety ma QSS-a, aha, okej. Co się dzieje w tej grze? Ile w tym lobby jest poison? Dwa poizony są.
Nie ma miecza. Możemy wziąć dwa lokety. Siema, matekca. Dwa lokety są, będą spoko tutaj. Malfighta byśmy potrzebowali, to było najlepiej w ogóle. Nie, bez sensu ustawię go z tej strony. Chcę być z drugiej. Ale jest okej, jest okej, jest okej. Musimy Malfighta mieć zamiast Talii. Siema, Matik. Najważniejsze, żeby ona nie dostała poisona, więc ona musi być podwójna. HL, daj mi sekundkę. To muszę się mocno zastanowić, co tu robić. Dobra, jest w miarę okej. Woodland Avatar. No to nam w tej chwili nie bardzo jest potrzebne, wam powiem. Co mamy w tym lobby? Rangerów. Jakby to była Cloud na przykład, Lux. To bym wziął w tym lobby. Co ma? Electric. Crystal Predator Poison. Lokety robią robotę. No lokety tutaj w tym lobby są mega dobre. Tak samo Mountain. To jest dwóch graczy z Poisonem, więc to bardzo pomaga. Pasek. Niko. Okej. Lunarów możemy sobie zestawić. Tak naprawdę lunarów na razie możemy sobie zestawić. Nice. Czekam jeszcze jedną rundę w takim wypadku.
Krystale na tych asasynów będą najlepsze. Najbardziej bym potrzebował Singe te dwa, ale wydaje mi się, że możemy go nie dostać. Powiem wam szczerze. Nie! Aaaa! Glacial, no nie. Glacial nam nie pasuje. Ocean? Też bez sensu. Nie wiem, czy to ma sens jakiś. Powiem szczerze. Ten, co ma 50 staków na tym gównie. No to nic nie dodaje, my jesteśmy niezabijalni praktycznie. Dwie kiany wiem, ale złotej już raczej nie uzbieramy. Z Mage Capem w ogóle, ale jaja. Ale koleś go weźmie, ten, który ma dwóch Singe'ów. Nie, a mi tak to jest bez sensu, to jest niepotrzebne, biorę... no tak, no to jest najlepsze. Co my wzięliśmy z tym gównem? Vigor, dobra. Nie no, Lux potrzebujemy tak naprawdę Crystal. Albo Cloud. Do tego lobby. A może trzeba było kupić te kieny, sam nie wiem. Dobra, to jest bardzo istotne. Nie no, to jest lepsze, nie? To jest po prostu miliona razy lepsze, tak mi się wydaje. Czy byśmy mieli kryształ jeszcze? Tylko musimy Tarika bardziej na środku ustawić. Tu spierdzieliłem tym ustawieniem. Tak naprawdę. I przez to przegraliśmy na tego ducha. Co my tu mamy? Ionic Spark. No, mogło być lepiej, ale bez tragedii. Ten strasznie bije. No, zobaczymy. Ten z asasynami odpadł.
Więc teraz, co nam najbardziej by się przydało, to mystycy. Czy my jesteśmy w stanie zmieścić mystików, nie tracąc poison? Kuźwa, krystal. No to już drugi raz, nie, wczoraj mieliśmy Crystal Lux, 8 sztuk, nie? Szkoda, że nie 9. Tylko Malphite'a potrzebuje. No dobra. Zephyra nie ma. Na Mystyka. Morello na szczęście też nie ma. Dopóki nie mamy Lux 2, nie ma sensu przenosić w ogóle itemów z Kiany. Czemu na mnie nie dostała poisona? Pewnie miała tarczę z Malphite'a. Albo z czegoś innego. Nie przestawił nam, przestawił nam, kuźwa. No, trzeba było przestawić teraz. Ja spierdoliłem. Moja wina. No nic.